Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Vlog poświęcony typowo nawigacji właśnie FJ Dynamic. No jak możecie wnioskować i z tego co mówiłem wcześniej, kończy się okres tych moich testów tejże nawigacji. No i wypadałoby podjąć jakąś decyzję, co i jak. Ale decyzję to może za chwilę. Co do całej pracy nawigacji, bo o nawigacji miałem dużo zapytań, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. Także postaram się tak mniej więcej wszystko streścić, na te najczęściej powtarzające się pytania wam odpowiedzieć. Więc tak, najczęstsze zadawane pytanie: no i jak? No i jak tam ta nawigacja chodzi? Jak to jeździ? Powiem wam tak, przejeździłem, bo nie tylko na niej siałem kukurydzę, bo siałem też naszym siewnikiem, uprawiałem, rozwoziłem sobie wapno na przykład też na nawigacji. I słuchajcie, no robiłem tych prac kilka, naprawdę kilka. No i jest bajka. Mam tutaj też opcję i korzystam z tego z trybu zaawansowanego, bo nawigacja ma i typ prosty i tryb zaawansowany. W trybie prostym to wyznaczanie tylko prostej czy tam krzywej i sobie jeździmy, wiadomo, wprowadzamy szerokość maszyny, takie rzeczy, ale generalnie tylko robimy prostą i jedziemy. Ja osobiście chyba raz tylko używałem tego na tym trybie prostym. Poza tym cały czas latałem sobie właśnie na zaawansowanym. I powiem wam szczerze, że wygodnie mi się na tym robi. W dodatku, że można robić właśnie na tym trybie zaawansowanym, można robić sobie wyrysy pól, można wprowadzać i zapamiętywać te maszyny. Więc tak jak teraz, no byłem na nawigacji ustawiony na siew kukurydzy, to tylko przestawiłem sobie, że halo, podpinamy SN-a i nawigacja, ok, dobra, już będziemy siać zwykłym siewnikiem. To tak trochę, wiecie, z przekąsem mówię, ale no tak to jest, jest pamięć tych maszyn, więc to też jest bardzo fajne, bo nie trzeba za każdym razem wprowadzać tej maszyny. Tylko wybieram, którą maszyną teraz robię i jest wszystko git. Widzieliście, jakie teraz nierówności, a ona sobie świetnie radzi, od razu koryguje i to wszystko naprawdę bardzo chodzi. Co do sygnału, bo o to też było wiele pytań, jak tu z opłatami i te wszystkie rzeczy właśnie sygnałowe, jeżeli chodzi o RTK. Tak, nawigacja jest z RTK. Co do tego sygnału RTK, bo to jest ten sygnał ogólnodostępny, to nie jest tam z żadnej jakiejś stacji, którą mam na gospodarstwie czy gdzieś tu blisko, to jest ten sygnał RTK ogólnodostępny. Teraz zobaczcie, jak to chodzi. No ja teraz jeżdżę po dość nierównym, pulchnym terenie, bo to też trzeba brać pod uwagę. No i zobaczcie, jadę sobie 2, o teraz 0, 1, 3, nieraz tam widziałem na 4 wskoczy, tak jak teraz. O, ale to jest, uwierzcie mi, wina no, tego terenu, który tu mamy. Więc ja się tutaj absolutnie nie czepiam, bo gdybym na przykład teraz siał po takim uprawionym, tak jak mam chociażby tutaj zasiane, to już jest wzorcowo, to idzie sobie ładnie po wierzchu. No a tutaj, że jest pulchno, no to ciągnik wszystko siada, więc on też potrafi się bujnąć, no ale zobaczcie, do razu koryguje i trzyma sobie 0, 1, 0, więc jest naprawdę super. Tutaj akurat nie mogę złego słowa powiedzieć. A co do gdzieś gubienia sygnałów czy jakichś takich akcji, siałem przy lasach, siałem przy dużych słupach energetycznych, przy tych wieżach telefonicznych. Siałem naprawdę w różnych miejscach, gdzieś w zagajnikach, gdzie naprawdę, no bym powiedział, tu no mogą być problemy, ale nie, było wszystko ok, problemów większych nie było, jeżeli chodzi o tutaj o sygnał. Przez cały okres siewów były 2 dni, gdzie były ogólnie problemy z sygnałem, ale to nie były problemy tylko i wyłącznie u mnie.
te problemy mieli wszyscy, którzy korzystali z tego darmowego sygnału. Cyk, telefon, dzwonię do Miłosza, który jest przedstawicielem, jeżeli chodzi o nawigację, i do którego numer też i cały kontakt macie w opisie pod tym filmem. Ja do niego dzwonię, a on odbiera i mówi: cześć, tak, masz problemy z RTK. A ja tak: no tak, mam problemy z RTK. On mówi: tak, no dzisiaj taki akurat dzień, że są te problemy. Ale mówi: weź zmień tam port. Podał mi wszystko, jak zmienić źródło sygnału. Dokładniej by tam to wam wyjaśnił właśnie Miłosz. W każdym razie przez telefon powiedział mi co i jak. Cyk, do końca dnia był spokój. I to tam też gdzieś było od rana ta sytuacja. I później po południu jeszcze pisał: działa? Mówi: działa, super. Mówi: zarąbiście. No do wieczora ten kontakt był, czy na pewno jest wszystko ok. Także naprawdę to na duży plus. I tu ogólnie całą właśnie tutaj całą firmę AgroRami muszę pochwalić pod względem nawigacji i serwisu wokół tej nawigacji. Obojętnie o której godzinie bym zadzwonił, jeżeli tutaj coś się działo, pach, Miłosz odbiera, dobra, to i to, od razu wiecie, radzi co jak zrobić. A podejrzewam, że gdyby coś się stało, nie wiem, poważniejszego, to też od razu by był tu na miejscu i byśmy działali. No ale ogólnie tutaj żadnych takich niespodzianek więcej nie było. Jedynie te dwa dni, gdzie problem z tym sygnałem był, ale to od razu reakcja ze strony Miłosza i to wszystko. No później tak chodziło i nie było dalej problemów. Więc no słuchajcie, ja nie widzę problemu, bo jeżeli to by miało być, że ja sobie też zmienię źródło sygnału i to mi i tak chodzi, i tak działa, no to do czego tutaj się przyczepiać? Więc to tak z takich sytuacji, które się wydarzyły po drodze, jeżeli chodzi o nawigację, że ano, bo czy coś się działo. I co jeszcze, bo wiele osób pisało, że no wysoko mam ten monitor, że trzeba tutaj właśnie ręką za każdym razem, żeby włączyć to prowadzenie, trzeba podnieść tą rękę i to wszystko. No tak, ja tak sezon przejeździłem i no da się, mógłby być niżej, mógłby, ale szczerze mi tutaj odpowiada w tym miejscu. A co jeszcze? Będzie pilocik do tej nawigacji, bo już jest, ja wiem, że też do mnie dojedzie. I wtedy ładnie pilocik będzie sobie leżał tu, ja będę miał ręczy tutaj, gdzieś sobie go tu przyczepię. I nie będzie trzeba też podnosić ręki, tylko wszystko będę miał tutaj no w tym normalnym zakresie pracy mojej ręki. Jaka decyzja co do nawigacji? Słuchajcie, nawigacja zostaje, to już mogę powiedzieć oficjalnie, że nawigacja zostaje. Jak już trochę się pojeździło, to powiem wam szczerze, ciężko się odzwyczaić. To raz, dwa, no to jest wygoda i oszczędność. Jeżeli ktoś naprawdę no, robi trochę tych hektarów na właśnie, co tak można tej nawigacji używać, to jest to naprawdę bardzo duża wygoda i duże ułatwienie. Przede wszystkim nie męczy się tak człowiek. Druga sprawa, oszczędności i brak nakładek. Więc no podjęliśmy tutaj decyzję, że nawigacja na pewno zostaje. Z tego co wiem, jeszcze chłopacy przyjadą tutaj trochę przerobić mi uchwyt od silnika tego elektrycznego tutaj, ponieważ wiecie, było to zrobione tak na testy tylko, tak żeby to chodziło. No teraz jak już zostaje, no to zrobią to tak bardziej mocniej, bo ona ma, jak widzicie, delikatnie się trzęsie. Na testy, no to wiadomo, no nie robili tego z myślą, że będzie to na stałe, ale już mi tam mówił Miłość, że jeżeli się zostanie, to mi to poprawią. Także bajka, kabli nie widać, tak więc super, tu nic nie muszą poprawiać. No i co, słuchajcie, no będzie fiocik chodził i bajeczka. Porobiłem trochę to, naprawdę bardzo fajny bajer, jeżeli chodzi o pracę w polu, taka nawigacja. To jest naprawdę bardzo fajny bajer.
A co do porównania tam z innymi firmami, słuchajcie, tutaj do jakości prowadzenia ja naprawdę nie mogę się przyczepić, bo nie mam do czego, więc no też na te moje potrzeby, po co mam patrzeć za nawigacjami o wiele droższymi. O tam już po prostu no całkowicie nie będzie uzasadnione to nawet myślenie o takiej nawigacji. A tutaj jest to przystępne cenowo na tą robotę, którą ja wykonuję na nawigacji, to naprawdę wydaje mi się, że jest to cena adekwatna. Katalogowo tak w podstawie gdzieś tam to jest 25 tysięcy netto, jeżeli chodzi o cenę tej nawigacji, plus tam jeszcze jakiś montaż w zależności od ciągnika. Tak to wygląda katalogowo. Na miary, tak jak już mówiłem, macie wszystkie do Miłosza w opisie pod tym filmem. Naprawdę dzwońcie, dogadujcie się, bo z Miłoszem idzie wiele załatwić. No i przede wszystkim, wiecie, nie sztuką, tak zresztą Miłosz to mówił, że nie sztuką jest sprzedać nawigację, ale też, no żeby ten klient był zadowolony. Ja jestem zadowolony, jak i z samej nawigacji, także tak i z całej tej właśnie otoczki od strony serwisowej. Jeżeli czegoś nie wiedziałem, pach, dzwoniłem i już od razu jest odbierane, to i to zrób i będzie wszystko banglać, a nie tam, że o panie, ja nie mam teraz czasu, zadzwoń za 5 godzin, czy tam zadzwoń jutro, to wtedy. No nie, no tu nie ma takiej sytuacji. Jest problem, czy coś, dzwonisz, pach, pach, masz udzielone informacje, jak nie, to w razie co, podejrzewam, że na pewno ktoś przyjedzie od razu i to ma kuźwa chodzić. I tak to wygląda. FJ też sprzedaje kilku dystrybutorów, to na pewno tam już no każdy się w jakiś sposób, kto się orientował w tej nawigacji, to już to wychwycił. Ale naprawdę ja tu chłopaków za grorami mogę polecić z czystym sumieniem, czy tutaj jeżeli chodzi o tą naszą okolicę, czy też dalszą. Dzwońcie, dogadujcie się. Ktoś powie, że reklama. Trochę tak, ale naprawdę tutaj postawa chłopaków no godna pochwały i całe podejście firmy, jeżeli chodzi tutaj o serwis właśnie, no to jest to godne pochwały i życzyć sobie i życzę wam wszystkim wszędzie takiego podejścia. To naprawdę aż chce się robić, a nie, że albo serwis nie ma czasu, albo zwodzi, albo to, albo sram to. No nie, więc naprawdę zasługuje to na pochwałę. No i tyle, słuchajcie, pole też już kończę, ostatni przejazd tu się został. Myślę, że wszelakie informacje wam udzieliłem. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze więcej tak z obsługi, to tam jest przy jednym siebie z kukurydzy właśnie pokazane, jak tam robiłem wyrys pola i tak dalej, to wszystko. Także odsyłam do tego filmu. A tutaj myślę, że to wszystko, bo też no nie robiłem tutaj wyrysu pola. Zrobię sobie innym razem, na jesień po prostu, jak będę tutaj już uprawiał. A na ten moment to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeszcze tak na sam koniec tego filmu mała informacja, ponieważ mam już pilot właśnie do nawigacji. Będzie testowany, bo to też jedna z pierwszych sztuk, jeżeli chodzi o ten pilot od FJ. Także na pewno będę testował, już nie będę musiał sobie klikać na ekranik, żeby załączyć prowadzenie, tylko wszystko będę miał tutaj w tym pilocie. Z tym, że no jakieś testy większe będę mógł przeprowadzić dopiero przy pracach pożniwnych, czy też na jesieni. Ale pilocik już mam, tutaj sobie go przykleję na rzepy, gdzieś tak na szybko, nie wiem, tu, zobaczymy. Coś przekminie, ale też mam rzepy, więc jakoś sobie go tu przykleję. No i będziemy testować, także następny taki już fajny bajer, który znowu jeszcze bardziej ułatwi tą pracę. A na ten moment już teraz to wszystko. Dzięki za oglądanie. Tu macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć!